Witam serdecznie wszystkich. Jak wiecie, jestem zauroczony Rumunią. Zresztą tym moim ostatnim wyjazdem do Rumunii. Chciałem wam pokazać też taką część Transylwanii. Takie nie za duże miasteczko Rasnow z bardzo oryginalnym, dosyć chłopskim zamkiem, bo tak to by należało określić. Miasteczko to troszeczkę, chciałem tak uprzedzić też fakty, związane jest też poniekąd, jak cała Transylwania, z Drakulą. Także to jest też dosyć ciekawa, to jest też ciekawa kwestia, jak się w ogóle dostać do Rasnowa. No, można na przykład Wizzarem, ponieważ z tego co się orientuję, istnieją takie eksperymentalne loty Wizzarem do Bukaresztu, a z Bukaresztu już spokojnie można w kierunku Braszowa sobie przedostać się pociągiem, no i w około 1,5 godziny jesteśmy w stanie dotrzeć do ogólnie Transylwanii. Tak więc Rasnow jest, jak już wspomniałem, związany z legendą Drakuli i no, też z drugiej strony z takimi hordami zachodnich turystów. Natomiast co tutaj jest takiego ciekawego? Bardzo ciekawy jest ten właśnie chłopski zamek. Natomiast sama osada została założona w 1225 roku i żeby było ciekawiej, przez krzyżaków. Oczywiście zanim się dojdzie do tego zamku, można zwrócić tak naprawdę uwagę na bardzo przepiękną świątynię ewangelicką, tą, którą widzicie, tej zdjęcie akurat wziąłem, zamieściłem. Ona została wybudowana w XV wieku. Tutaj z tego kościółka ewangelickiego łatwo się dostać tak naprawdę na podzamcze i dalej z tego podzamcza można się rozkoszować taką atmosferą siedmiogrodzkiej sielanki. No ale ten zamek jest naprawdę, tak jak na drugim zdjęciu widzicie, dosyć urokliwy. Czym tak naprawdę były zamki chłopskie? No, zamek w Rasnowie należy do unikalnych na skalę europejską tak zwanych właśnie zamków chłopskich. Nigdzie indziej na naszym kontynencie nie powstawały takie zamczyska budowane przez sam lud. Na wieść o nadchodzącym niebezpieczeństwie mieszkańcy okolicznych wsi wraz z całym dobytkiem uciekali i właśnie w takich zamkach szukali schronienia. No oczywiście być może na tym zdjęciu nie widać tego dokładnie, ale perspektywa wspinaczki no, na to zamczysko, na sam szczyt jest bardzo taka majestatyczna. Sam zamek znajduje się na masywie Postawar. Jest to taki piękny, majestatyczny fragment Karpat Wschodni, który wznosi się w oddali i nadaje tak naprawdę niesamowity klimat temu całemu krajobrazowi, gdzie można podziwiać właśnie to wzgórze zamkowe. Do tego, jeżeli dodamy jeszcze chłodny wiatr od szczytów górskich, ciemne, kłębiące się chmury na horyzoncie oraz czasami kropiący deszcz, no to wiemy, że jest to taki klimat właśnie Transylwanii, klimat Drakuli. No i bez najmniejszego problemu to dodaje jeszcze tak naprawdę pikanterii. No jak już wcześniej wspomniałem, zamek w Rasnowie wybudowali krzyżacy. Po ich wygnaniu został on przejęty przez okoliczne gminy chłopskie. Był rozbudowywany i umacniany przez wieki. Chłopi obronili się w 1335 roku przed Tatarami, a w 1421 roku przed Turkami. Ta forteca została w ogóle zdobyta po raz pierwszy w 1612 roku przez księcia siedmiogrodzkiego Gabriela Batorego. Udało się tylko to, ponieważ oblegający odcięli załogę mieszkańców zamku od źródła wody pitnej, które znajdowało się praktycznie poza murami zamku. Oczywiście po tym doświadczeniu chłopstwo rozpoczęło kopanie studni wewnątrz obwarowań. No i to dzieło zakończono po 17 latach, docierając aż do głębokości 143 metrów. W obrębie murów znajdowała się szkoła, kaplica z plebanią, ogród warzywny, owocowy. W 1658 roku mieszkańcy musieli schronić się w zamku aż na 3 lata, a ostatnie oblężenie fort przeżył praktycznie w 1690 roku. No i tym razem Turkom również nie udało się go zdobyć. W 1718 roku fortecę nawiedził pożar, no a całego tego dzieła zniszczenia tego zamku dokonało trzęsienie ziemi, które miało miejsce w 1802 roku. No, od tego czasu tak naprawdę pozostały praktycznie mówiąc ruiny. Jeśli wejdziemy do środka tego zamku, to nie ma tam w środku zbyt wielu zabudowań. Oczywiście część odrestaurowano, no ale najczęściej to można spotkać tam takie kramiki z pamiątkami oraz różnymi okolicznymi rękodziełami.
Nie ukrywam, że ten zamek robi potężne wrażenie, przepiękne. Można sobie spokojnie patrzeć na Karpaty i można bez najmniejszego problemu tam spędzić uroczy czas, urocze chwile. Sam Rasnow położony jest jakieś 20 km od centrum Braszowa, u zachodnich podnóży masywu Postawaru. No i żeby dojechać do Rasnowa, to wystarczy w Braszowie wsiąść w taki autobusik, który 2 razy na godzinę jedzie Braszów, Rasnow, Bran. Więc można bez problemu tam się tak naprawdę wziąć i dostać. Więc nie jest to żaden problem. Na sam zamek, wejście na sam zamek kosztuje 10 lei, przynajmniej tyle kosztowało obecnie, więc to jest równowartość 10 zł. Więc podejrzewam, że na całym świecie, także takie ceny mniej więcej się utrzymują za takie tego typu sytuacje. Niemniej jednak bardzo polecam Rumunię, zwłaszcza Transylwanię. No, jest ona przepiękna i warto się z nią jakoś tam zapoznać. Zresztą na kanale zobaczycie też dosyć sporo różnej maści właśnie moich filmików na temat Rumunii, całej i tej części tureckiej, i tej części węgierskiej. Więc serdecznie. Austro-węgierskiej w zasadzie, więc serdecznie dlatego też polecam, żeby przewertować tą playlistę Bałkany, bo tam dużo rzeczy znajdziecie. Natomiast będę wdzięczny za wszelkie komentarze, za wszelkie lajki. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.